coś piękny kawał powiem, nie? Po prostu deptak wziął na górze, nie? Po prostu facet chodzi. No jak coś chciał zapoznać. No jakąś dziewczynę taką, no elegancka, ładna, ale w takiej miniówce krótkiej była, no i czy pani by nie chciała pójść tam ze mną na kawę, na jakiegoś małego drinka, no i poszli do Zielonej Górze, do Palomy, nie, na deptaku. No i usiedli sobie przy stoliku, ale naprzeciwko stolika siedział taki pijak. No i ona tę nóżkę na nóżkę założyła. On tak patrzy, a ona miała tatuaż i tam miała wytatuowane Gomułka. A on tak, tu jeszcze w życiu Gomułki nie całowałem. A ten, ona mówi, jak pan nie całował, niech się pan pocałuje. No i wstaje lekko taki kiwający, no, tą nóżkę całuje. Ten facet mówi, cholera, kogo ja tu ściągnąłem z tego deptaku, nie? Ale ona sobie drugą nóżkę założyła. A ten pijak znów łyka, nie? A ona miała wytatuowane Lenin. On wstaje jeszcze, w życiu Lenina nie całowałem. Jak pan nie całował, niech se pan pocałuje, nie? Wstaje, ledwo między tymi stolikami, ale jakoś tam, tą nóżkę ją całuje. Ten facet wkurzony, co ją zaprosi, mówi, cholera, co ja za zdzirę. Płacę rachunek, chcę uciekać, ale proszę pana, to jeszcze nic. Ona była bez majtek, tak się na tym tego rozszerzyło. On tam patrzy, ten pijak, patrzy, a ta takiego... Mówi, jeszcze w życiu Marsa nie całowałem. Jezus, nie, pan Marsa nie całował, niech się pan pocałuje, nie? I podchodzi do tego... tego Marsa i ona, o Jezu, jak pięknie. A ten facet, co ją zaprosił, się wkurwił na spole, rozpina. Mówi, kurwa, a co ręki wiszą, wystąpałeś, całowałeś, spierdalaj.